2020 roku obchodzimy 75-lecie powstania Szkoły Plastycznej w Gdyni Orłowie, bardzo kultowej szkoły. I w tym roku planujemy różnego rodzaju wystawy absolwentów, wystawy indywidualne, które pokazują historię i działalność naszych absolwentów, którzy wyszli od nas ze szkoły. Pomysł wystawy My się znamy, jest to taki bardzo subiektywny zbiór osób, które skończyły naszą szkołę w 2005 roku. Są to osoby, które istnieją na polu kultury bardzo aktywnie, reprezentują różne środowiska, różne dziedziny, od grafiki, malarstwo, rzeźbę, pomodę, również działalność taką społeczną, kulturalną na terenie Gdyni, ale też są znani i w Europie, i w Polsce, przyjechali tutaj do nas z różnych miast. Wystawa zrzesza 31 osób, z czego tutaj, jak możemy zauważyć, 3/4 osób do nas dojechała na to spotkanie o godzinie 12:30 do Galerii Debiut, także z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Planujemy też wystawę zbiorową absolwentów na maj i tutaj będzie już kwestia bardziej otwarta, ponieważ chcemy zapełnić naszą galerię, jak i salę do prezentacji dorobku kulturowego na ulicy Orłowskiej 39, czyli przy głównym gmachu szkoły. Także tych wystaw będzie sporo, natomiast główne obchody jubileuszu odbędą się 18-19 września 2020 roku na terenie naszej szkoły. Szkołę skończyłem w 2012, potem wyjechałem na studia modowe do Łodzi na Akademię Sztuk Pięknych. No i tam skończyłem jakby w sumie szkołę z najlepszym wyróżnieniem rektorskim. No i powiem szczerze, że właśnie jakby jestem tutaj i tak jakby ta kariera cała tak się rozwija trochę właśnie dzięki szkole plastycznej, bo jakby tutaj można było tego zaczerpnąć i trochę to poznać wszystko, więc taki dobry start mi się wydaje. To są moje projekty, akurat te sukienki, co są za mną. Do każdej kolekcji robię tak, że daję takie trochę bardziej zjedowskowe sukienki, tak po jednej sztuce, żeby po prostu ludziom się podobało i w sumie to są sukienki z ostatnich 3 lat. Tak sobie to wymyśliłem.